W tym odcinku będziemy pływać po jeziorze pełnym lotosów, opowiemy o małpach, które obległy nasz samochód, będzie też o noclegu w domku na drzewie oraz o pięknych królewskich ogrodach w Chiang Mai. Lubimy odkrywać miejsca niestandardowe, miejsca mało turystyczne, czyli te, gdzie jeżdżą tylko tubylcy. Jedziemy do wioski Udon Thani. Wioska jest położona w północno-wschodniej części kraju nad jeziorem Nong Khan. Dojazd tutaj nie należy do najłatwiejszych. Mapa często się gubi. Wreszcie dostrzegamy wiele łódeczek zakotwiczonych przy brzegu. Jesteśmy więc na miejscu. Co roku od grudnia do lutego jezioro Nong Khan pokrywa się kwiatami lotosów. Lotosy rozkwitają od 6 rano do południa, potem znowu zamykają się. W rejs po jeziorze wyruszamy rano, słonko jeszcze zamglone. Wiezie nas Taj swoją łódką na drugą stronę jeziora. Po 15 minutach dopływamy. Nigdy w życiu nie widziałam tyle różowego piękna naraz. Kwiaty tworzą ogromny dywan, po którym można pływać łodzią. Widok ten raduje oczy i duszę. Cieszę się, że udało nam się tutaj przyjechać. W Tajlandii kwiat lotosu uważany jest za symbol czystości i odrodzenia. To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych i romantycznych scenerii, jakie widziałam. Słuchając tajskiej muzyki, podelektujmy się tym widoczkiem. Wracamy już do przystani. Po drodze mijamy liczne ptaki, które przycupnęły na błotnistych kępach. Dużo jest tutaj ptaków podobnych do naszego bociana. To kleszczak azjatycki. Wracamy. Kończy się nasza piękna wycieczka po różowym jeziorze. Warto było tu przyjechać.
Majka zrywa kokosy i chętnie pozuje nam do zdjęcia. W tym hoteliku dzisiaj jesteśmy sami. Za nocleg w bungalowie zapłaciliśmy tylko 50 zł. Dzisiejsza kolacja będzie wykwintna. Przypieczony tosty. Maciuś ma dwa, ja tylko jeden. Do tego będą kabanosy jeszcze z Polski, z Biedronki. Masełka, które w sklepie żeśmy nabyli, 7 Up. Pomidorki. O, moje ulubione chipsy. Moje ulubione chipsy. A od zakupu tych kiełbasek ile upłynęło, Ania? Trzy tygodnie, nic. Minimum. Jezu, przestań, bo mi niedobrze. Maciuś znalazł olbrzymiego pająka. Na szczęście pająk nie był już żywy. Jest gorąco, termometr wskazuje 37 stopni. Powoli wracamy do Chiang Mai. Po drodze zajeżdżamy do miasta małp. W Tajlandii można spotkać makaki w wielu miejscach. Trzeba na nie jednak uważać. To urodzeni i zręczni złodzieje, kradną wszystko. Do dziś małpy uważane są przez wielu Tajów za boskie zwierzęta, przynoszące szczęście i pomyślność. Małpy obległy nasz samochód, a my siedzimy zamknięci w środku. Na razie boimy się wyjść. Oswajamy się, a one są wszędzie. Na dachu, na masce, na lusterku. Istna inwazja małp. Podjeżdżamy dalej w głąb drogi. I co widzimy? Tutaj je dokarmiają. Dzisiaj przywieźli cały traktor arbuzów. Zobaczcie, co się dzieje. Przy drodze stoją kramiki, otoczone gęstą siatką. W jednym z nich kupujemy orzeszki
i idziemy karmić makaki. Populacja makaków bardzo się zwiększa. Opisany był przypadek, jak dwie wsie zostały napadnięte przez małpy. Przedostały się do mieszkań i ogołociły lodówki. Makaki to prawdziwa społeczność. Żyją albo demokratycznie, albo wprowadzają dyktaturę. Mają swoją kulturę, zwyczaje, nawyki i rządzą się swoimi małpimi prawami. Widać, że nasz samochód bardzo im się podoba. Pewnie chętnie by go sobie zaadoptowały na swoją nową siedzibę. Wobec nas nie są agresywne, ale wobec siebie bardzo. Fajnie było przez chwilę popatrzeć na ten małpi świat. Jednak czas goni. Jedziemy więc dalej. Bardzo jej tu pasuje na tym aucie. No, jeszcze jedna z nami jedzie, tylko ogon widać. Ciekawe, kiedy zejdzie. Dwa ogony widać tylko. Poszły. I jeszcze jeden historyczny park, który jest wart pokazania. Jesteśmy z powrotem w miasteczku Chiang Mai. To z niego wyruszyliśmy w objazd po północnej i środkowej Tajlandii. Już wcześniej zarezerwowaliśmy sobie nocleg w domku na drzewie. Tam mamy ubikację z prysznicem, a tutaj część sypialną. Ona jest nawet zasłonięta. O! Umywalka. I sobie usiądę na schodach. Ale pięknie. Pomimo, że hotel jest blisko miasta, to czujemy się tutaj, jakbyśmy nagle przenieśli się do dżungli. Otacza nas dzika przyroda. Zewsząd słychać donośny głos cykad i szum wody. Średnio ostre. Po tajsku Maciuś rozmawia. Maciuś translatorem tłumaczy na tajski. Jeszcze jedną kartę. I
one. Mam to one. I only one rice. Okay. Okay. I one beer. One beer. One. Thank you. Będąc w Chiang Mai, nie sposób nie być w królewskich ogrodach. Ogrody obejmują obszar około 80 hektarów. Znajdziemy tu wiele kompozycji z egzotycznych kwiatów, rzadkich krzewów oraz malowniczych drzew. Nasza przygoda dobiega końca. Przez 3 tygodnie zwiedziliśmy Tajlandię północną, środkową i wschodnią. Z Chiang Mai przez Doha wracamy do Warszawy.